Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Tak, no to było zbędne akurat na końcu, no ale nieważne. Parasite Suit, level 3. Jeśli jakieś różnice wyłapiecie, to proszę bardzo. Chociaż tak trochę ciężko je wyłapać. Użyłem też kamuflażu. Nawet mogę wam go dla testu pokazać, nie? Ale to... Może na jakimś side-upie, bo teraz to nie bardzo mam po co to pokazywać. Ale powiem wam, że... Ten parasite jest nawet spoko. Ta parasajtowa niewidzialność, ale jest dla mnie jeden problem tej akcji. Mianowicie fakt, że... No... A średnio jeśli chodzi o tego... O użyteczność. Bo jak mówiłem, wolałbym już mieć zamiast tej niewidzialności... Przepraszam. Szybsze bieganie. Albo lepsze skoki, czy te ich teleportacje takie, to było lepsze. Może, bo niestety głównym problemem tych parasajtów jest fakt, że to mi ogranicza moją rangę, jaką mogę dostać za misję. Tej parasajtowej niewidzialności, czy w ogóle użycie niewidzialności, a to jest trochę irytujące. No ale nic to. Kontynuujmy misję w takim razie i... Zobaczmy, cóż takiego się tutaj ogarnia. Choć w miarę wstęp już ogarnąłem w poprzednim materiale. Boss, research materials have been stolen from Code Talker's mansion. The materials were packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. You have to recover those containers. The pickup crew coming for those documents is none other than XOF. That's right. They're still active, even after Skullface's death. Now that he's no longer in charge, their original chain of command has been restored. Meaning if XOF gets those documents, Code Talker's research ends up in Cypher's hands. According to Code Talker, the research papers stored in that mansion account for over 50 years of study. The problem is the vocal cord parasites. If the papers documenting that research fall into Cypher's hands, they'll take another long, hard look at them. The ethnic cleansers we thought were history will become a reality. America, Zero, will have a weapon far more powerful than any nuke. Even worse, if this knowledge were to leak, the world, humanity, can't be entrusted with this kind of power. Recover the containers before the enemy extraction choppers arrive. Mission accepted. Heading to Central Africa. Epizod 35. Przeklęte dziedzictwo. Boss, Code Talker's research has been stolen. The research materials have been packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. Enemy extraction choppers will be there any minute. You have to find and retrieve those containers before they arrive. That area is being guarded by Zero Risk Security, and their client is XOF. If the choppers make off with the containers, that research will end up in Cypher's hands. That cannot be allowed to happen. One other thing, boss. We need a cargo-capable Fulton extraction device to recover the containers. Use your iDroid to order its development and have it dropped in. Nic nie muszę. Wszystko już mam. Jako, że już jestem, to przy okazji zgarniemy sobie co nic. Bieżątek. Bo to
to zawsze trochę hajsiwa, chociaż mam nawet tego hajsu już w nadmiarze. Nie powoli co z tym robić. Ale to jest akurat... średnio ważne. Okej, tylko trzech. This ability in the jungle isn't great. Watch out. You could run into the enemy at any time. Please feel the roots. The branches become one with the forest. The forest is aware of the enemy's noise. You must be too. Okej, okay, to go na chwilę zajmie. No, to teraz powiedz mi, co chcę wiedzieć. No i oczywiście wiedzieć kompletnie nie muszą. Oczywiście mają wszyscy te cholerne... wszyscy mają te cholerne zbroje, przez które się nie przybiją moje strzałki sypiające. Więc sobie muszę radzić z tym, co mam. Boss, our warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. Hurry up and extract the target. Detected. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. Analysis complete. Analysis complete. Kurde, no nie przyjdę ci haczem, ale skam. O, chociaż może? O, świetnie, akurat się goście odwrócił. To mi bardzo na rękę. Jesus! Ej, co jest? Skąd nagle tutaj tyle strzałów? Dobra, elo, nie ma mnie. Nie wierzę! Nie wierzę! No tak dobrze było! Target extraction confirmed. That leaves one target to go. Boss, our early warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. Hurry up and extract the target. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come. Hey, quit kidding around. Snake? Our early warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. Czemu nie mogę tego przeskoczyć? O!
A jednak mogę, dobra, nieważne. Pan, ze mną. No to co? Zwijamy się, co nie? Target extraction confirmed. We've avoided the worst possible outcome. Exfiltrate the area. Go ahead and call the chopper. You can also exfiltrate the mission area by land. Extraction arrived at mother base. The map. Albo razem z kontenerem się zabrać. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. YOLO. Zobaczmy. Ukończ misję. Bez wykrycia i... Właśnie uciekając na kontenerze. No i proszę bardzo. Ale jakby... dlaczego miałbym tego nie zrobić? Mam opcję, żeby się przenieść na kontenerze do bazy, czy tam do śmigłowca. No to dlaczego miałbym tego nie zrobić? Po co mam specjalnie czekać? Boss, we got Code Talker's research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. The materials should help their research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now. No i pięknie. Okej. Kolejne kasetki. Pomijamy oczywiście. No, jako że ta misja była błyskawiczna. Pomimo tych moich durnych zgonów. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Boss, some of the kids we've been keeping here have escaped. We don't know why they ran off, but it may have something to do with Ralph's death. The intel team's looking for them as we speak. I'll add information to your side ops list as it comes in. You need to locate and secure those kids. I'll try to find out what happened. O proszę. Dzieci... Dzieciaki uciekły. Trochę głupota z ich strony. Kurde, miałem teraz się przelecieć do tego, do bazy, pogadać z Paz, no ale chyba jednak trzeba będzie to na razie odpuścić. O, tutaj więźnia mogę kolejnego zgarnąć, miny wyczyścić, kolejna jednostka do zniszczenia. Tutaj... Dobra. A tutaj coś nowego w Afganistanie? No nie, to akurat nie. Ale okej, no to zajmijmy się w takim razie tymi ważniejszymi side-upami, czyli właśnie tymi dziećmi. Przy dobrym wiatrak może uda mi się ogarnąć też na tym polu naftowym jakiś ten punkt dostawy i się przeniosę od razu do tego drugiego miejsca. Ale póki co lecimy jak jesteśmy. Od razu na misję. Trzeba by te dzieciaki znaleźć. Ale jak one uciekły? Takie moje pytanie w sumie. No przecież śmigłowca raczej nie potrafią prowadzić jeszcze, nie? Chyba, że się zapakowały na gapę, nie? Co w sumie najbardziej prawdopodobne. A, świetnie. Nie, odstaw. No. Zamierzam, spokojnie. No niestety muszę być ostrożny.
Presence detected. The map has been updated. Pies to ostrzegł. No i trochę też interfejs gry. Się nie dałem złapać. Boss, you need to find those kids who escaped. Fighting's still the only way of life they know. If we don't bring them back, they'll just end up getting killed. Nasz migłowiec tam chyba jest, też mi się wydaje. Się przez chwilę pokazał jako sojusznik. Wow, to co teraz zrobiłem było naprawdę debilne. Ale jakimś cudem ten gość mnie nie widzi. Jak on? Gościu stoi prosto przede mną i nie widział, jak? Nie widać mnie. O, ale proszę, jest! Od razu znalazłem to miejsce, o którym mi chodziło. Wiadomo, najlepiej byłoby nie wzbudzać żadnych podejrzeń u nich. No, ładnie. Wiadomo, jak się chociaż drobny alarm rozteguje, no to ja już nie będę w stanie się stąd przenieść. Po nóżkach, po nóżkach. Proszę, i doprowadziłem do sytuacji, której chciałem właśnie uniknąć. Czyż może? Jeszcze nie jest chyba alarm. A to jest nie bardzo na rękę. Bardzo dobry gość. Trafiony. Subject on board. Leave the rest to us. Clouds approaching. No, w przypadku takiej misji akurat ten reflex mode nie jest, zużywanie go nie jest ważne. Ten zostaje. Ten idzie ze mną. Nad głową mi siedzi ten śmigłowiec, który zaraz mnie wyczai.
tutaj zostają. Jak tam status? No niestety. Poziom zaalarmowania jest średni. A to... O, jak? For fuck's sake! Zajebiście! Brawo! Brawo! Po co mu strzelać w pieprzony łeb? Snake? Ja pierdziele, nienawidzę czegoś takiego! Jaki brat wyśmigłec w ogóle mnie zauważył? Przynajmniej quest jest zaliczony. Dobra, czyli po prostu teraz wchodzę do środka. Typów niestety mi nie zaliczyło, których zgarnąłem. A szkoda. Kilku było naprawdę dobrych. Ja nie będę teraz tracił czasu na odcinka, żeby tylko ich znowu mieć w bazie. Czy może tego jednego na S-kę chcesz rozgarnąć? Analysis complete. A nie, ten na S-kę chyba jednak poleciał do bazy. Jak mi się wydaje. Poprawka i się udało. Strzał w kolano i gość leży. Nie wiem, na kogo on trąbił, ale mam to w dupie. Ładnie. I proszę, dostał po kolanach i leży na glebie. To się mi bardzo podoba. Analysis complete. Analysis complete. Nie, dobra, ten na S-kę chyba jednak doleciał do bazy. Dobra, skoro i tak się stąd będę zwijał, to zarąbimy im trochę rzeczy. Clouds approaching. No i biegło się teraz tylko do miejsca, w którym mogę dosłownie wysłać samego siebie. Okej, a dla ciekawskich, co się stanie, kiedy to się wyśle, ale ja nie przytrzymam opcji, żeby zabrać się razem z tym? Po prostu sobie spadniemy na ziemię i tyle. No, tak więc używamy tego i póki tu jest spokój,
Przenosimy się tutaj. You need to find those kids who escaped. Riding's still the only way of life they know. If we don't bring them back, they'll just end up getting killed. Literalnie jestem ciekaw, jakim cudem nikt się nie skumał, że przewożą żywego człowieka. A, kurde, dobrze, że przeczekałem. Seriously? Analysis complete. Ten na A więc zostaje, ten jest na plus, więc w sumie też zostaje. Okej, tam jest dzieciak, pewnie w środku, żeby nie było za łatwo. Się do niego dostać. Ja też zostaje. O, działko przeciwlotnicze. Było. Przyda się do bazy kolejne. Caution, rain approaching. The map has been updated. Ładnie. Jak to wygląda z tobą, kolego? A plus. Zostajesz w takim razie. Kurde, nie wie tych gości z tarczami. Bo ich się nie da od tyłu. Da się ich zajść, ale nie da się im strzelić w plecy. Po nogach łatwo, ale... No, w plecy już gorzej. Dobra. Robiłem oczywiście pewnego hałasu, więc goście muszę sprawdzić, co się stało. Analysis complete. No i żem się władował, no. Powoli do przodu, nie? Jak się jeszcze sami tak ładnie ustawiają. Zostaje. Zabieram. Analysis complete. Tego zabieramy. Ten out. Ten jeszcze mnie nie widzi, ale wykorzystamy slow-mo. Figa, jednak nie widział. That's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Super.
gleba. Analysis complete. Do wywiadu w takim razie. Przerzućmy się na inną broń. Tylko może zdejmijmy tłumik, trzeba tego marnować. Być. Reload. A to druga opcja, znaczy dlaczego nienawidzę tych gości z tarczami. Dobra, zabieramy dzieciaka, który bez sensu uciekał. Dobra, czy oni tutaj nie mieli jakiegoś kontenera, który mógłby się stąd wynieść? Nie jestem pewien. Kontener średnio, ale mogę helikopter wezwać, żeby się tam zabrać. I co ważne, jeszcze się tam przejechać. Straciliście mnie z oczu, a ja mogę bardzo łatwo miło stąd spieprzyć. Jak triki tym autem wykonywałem, to nawet nie chcę wiedzieć, nie? Jak już jestem, no to kozy też mogę uratować. Ile, ile będzie w pobliżu, a widzę, że jest całkiem sporo. A dla mnie to zawsze jakaś kasa, nie? A, poza tym lubię słuchać tego traku. Spadamy stąd. O kurde, chyba i tam przy okazji rozwaliłem typa, który za komunikację odpowiadał. Nieźle. Rzadko mi się to zdarza, nawet prywatnie. Dobra, i czy teraz coś się dowiemy o tych dzieciach? Nie gadaj. Ej, są children? Chyba wszystkie stąd uciekły. Znaczy stąd, wszystkie chyba pouciekały. Please select a landing zone. Mission not accepted. Ja pierdzielę. Dobra, no to akurat będę robił raczej na odcinku, mi się wydaje.
No, tego się nie spodziewałem. A tak, coś czułem, że jest tego za dużo. To mordy wy moje, wszystkie kochane. Proszę się mnie tym wszystkim zająć i się tego pozbyć. A jak to miło, jak miło tak patrzeć, nie? Powysyłać wszystkich, o proszę, i jednak brakuje. Jeszcze tutaj chciałem, kurde, wysłać. Czyli proszę, nie mogę wszystkich. 2, 4, 6, 8, 10. No, czyli w sumie dokładnie tyle, ile mam tych platform narobionych. Znaczy platform mam ile? No, moja, z mojej bazy dwóch i z czterech FOB też po dwóch. Po dwa takie składy. Chociaż dla mnie powinny być dwa składy, ale na tego. Na platformę, o. Na jedną platformę, a nie tylko na tą. O, ekstremalna wersja, żeby pokonać Quiet. Może być trudno. Zgarnij... A, to jest ten ziomek, dobra. Ale... Total Stealth! Okej. No niestety, z tym może być trochę gorzej, bo w tych Waxin Baraks jest no... od cholery ludzi. No, ale przy dobrych wiatrach może, dzięki mojemu nieskończonemu już tłumikowi w spluwie, uda mi się w tym jakoś się roztegować. Oj, trochę będzie. Jest też jedna misja nowa. O, i tu jest ten Noise Suppressor Specialist, którego bym dopiero tutaj zgarnął. Gdyby nie fakt, że odblokowałem sobie wszystkie możliwe upgrade'y, kiedy tylko byłem w stanie. I nie kryję się z tym. Zresztą to widać. Ciężko byłoby mi to ukryć. Co mamy tutaj? W encyklopedii coś nowego. Kodnej raczej nie. Jakieś zwierzę nowe. A, Nubian. Aha, czyli taka biała koza. Okej. Coś nowego zawsze do rozstawienia. Znaczy do rozstawienia, coś nowego do ratowania. W sensie nowe zwierzę, o to cały czas mi chodzi. Tu, super rare. Jakieś coś, nawet nie wiem jeszcze co to jest, nie? Znaczy, ja wam powiem, że najgłupsze na przykład w tych pułapkach jest to, że ja mogę rozstawić tylko 8. Na całej mapie mogę tylko 8 takich pułapek rozstawić, czyli tych przenośnych. No nie licząc faktu, że sam mogę po prostu te zwierzęta też złapać. No ale ja musiałbym wiedzieć, gdzie mogę dane zwierzę spotkać. Ale tak najbezpieczniej jest po prostu poczekać, zostawić tą, zostawić pułapkę w danym miejscu, albo więcej, no i tyle. Ale to trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie szukać, nie? Dobra, po co do tego wchodzę? Z tym nic nie zrobię na razie, misję. No i patrz, niby są to powtórki, nie? Ale są to akurat powtórki, które myślę warto pokazać na odcinku, no bo... No, pokonać Quiet na Extreme, gdzie prawdopodobnie jeden strzał w łeb, czy w ogóle mnie zabije, no, może być nieźle. W sensie zawsze będę miał teraz na przykład pretekst, żeby użyć Parasite Suta, nie? Bo mogę użyć Suta, wziąć sobie na armor i tak sobie, wiecie, w sensie wiecie, wyjść, zobaczyć gdzie ona jest, z armorem oczywiście, no i powinien mnie ten armor uchronić przed obrażeniami. Tylko pytanie, ile ja mam tych Parasite'ów właśnie na armor? 12. Na mgłę nie mam za dużo. W ogóle patrzcie. Na mgłę wygląda jak takie kuleczki. Kamuflaż to
jak ameba, a armor to dosłownie wygląda jak część jakiegoś nano-armora. No, dla mnie to jest trochę śmieszne, ale co ja tam wiem? Okej, okay, co jeszcze bym chciał sprawdzić? I tak będę się wybierał. Może tutaj? W sensie, bo mam tego więźnia na przykład, nie? Tak jest, więc gdzie on jest tutaj? Okej. Okay. To ja się tutaj przeniosę i tego więźnia ogarnę. No, zobaczmy przy okazji, jak się sprawdza ten pojazd. Tylko tak, najpierw wrócę sobie do Quiet. Czy Boże, pojazd. I sprawdźmy, ile by mnie kosztowało wzięcie jednego takiego... Że dobra, nie będę teraz tego wykorzystał, więc zostanę przy sneaking sucie. I właśnie, coś tak czułem, że czegoś brakuje. Tego nie miałem na głowie, dlatego go się ubite. Mi walnął tego. Te głębokie rany, czy co to tam było. Ale chcę zobaczyć, ile by mnie kosztowało wzięcie tego kartridża jednego z armorem. Armor. 3 parasajty. Okej, okay, mam 12. No spoko. No, zawsze mogę też oczywiście po prostu powtórzyć sobie którąś misję i sobie nagromadzić skulls do bazy i poszerzyć trochę asortyment moich pasożytów, no ale... Zobaczymy. Dobra. Na razie tego nie będę wybierał, no bo szkoda marnować pasożyty, no bo to jest strasznie głupie. Ja mogę mieć tylko 3 pasożyty, nie? Ale uwaga, samo to, że ja bym wziął to przy sobie, choćby przypadkiem, już mi zużywa te 3 pasożyty. Nawet jeśli ja nie użyję ani jednego tego kartridża, to samo to, że wychodzę z tym kartridżem, 3 pasożyty mi zabiera. Z tego eku, nie? I to jest troszkę głupie. A, dobra, bo zaś zapomnę. Secondary weapons, nie. Support weapons. Foam decoy, proszę mi z tym wypieprzać, bo to jest... jeden wielki szajs, ale z wielką chęcią wezmę sobie flarę na... tego. No właśnie, zapasy. Chyba, że mam coś zamianę zamiast tego. Granat dymny, granat usypiający. Albo właśnie, klatkę sobie wezmę, będę mógł rozstawiać przynajmniej w trakcie misji. No i dobra. No to co, ja lecę ogarnąć sobie więźnia, a my widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, w którym zajmiemy się pozostałymi misjami i być może pogadamy też z Paz, no bo miałem to zrobić w tym odcinku, no ale finalnie zapomniałem. No dobra, to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!